Proszę Państwa, przez dwa dni w Opolu gościliśmy kilkuset gości, w tym ogromną grupę kardiologów z całej Polski. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pan Przemysław Mitkowski. Po raz drugi widzimy się, panie prezesie, w przeciągu roku. W tym roku było kilka bardzo ciekawych zagadnień, o których państwo rozmawiali jako kardiolodzy. Kilka bardzo istotnych wytycznych, które no właśnie, będą chyba bardzo istotne i będą rzutowały, panie prezesie, na to, co wydarzy się w polskiej kardiologii w najbliższych latach? Mamy taką nadzieję, dlatego konwencja tych wiosennych konferencji jest taka, żeby jak najwięcej mówić o wytycznych. Zresztą te wytyczne zostały już przetłumaczone na język polski. One ukażą się wkrótce w zeszytach edukacyjnych kardiologii polskiej. One będą również dostępne, ale może nie tak od razu, za kilka tygodni na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z otwartym dostępem. Chodzi o to, żeby przenosić tę misję edukacyjną Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na poziom towarzystw narodowych i udostępnić to, co najważniejsze, lekarzom różnych specjalności, którzy zajmują się pacjentami ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Wytyczne nie są prawem, one są takim pomocnikiem dla każdego lekarza w podejmowaniu ostatecznych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. To, co dzisiaj robimy, zwracamy uwagę na kluczowe zagadnienia związane z tymi wytycznymi. Również mówimy o miejscach, o środkach, które leczą pacjentów z rzadszymi schorzeniami, z rzadkimi schorzeniami i mówimy o tych schorzeniach i w jaki sposób je diagnozować. Szansa chorego na dobre rokowanie, na dłuższe życie, na życie w lepszym komforcie jest zdecydowanie związana z tym, że ktoś wpadnie na możliwość takiego, a nie innego rozwiązania. Bo oczywiście są rozpoznania, które są bardzo powszechne w naszym kraju i to praktycznie każdy lekarz potrafi rozpoznać, ale chcemy się zajmować również tymi osobami, których tak dużo nie ma. To są liczby rzędu tysięcy, kilkunastu tysięcy, którym również możemy pomóc, dlatego że technologia zarówno związana z produkcją leków, jak i wyrobów medycznych postępuje do przodu i co chwilę mamy jakieś nowe rozwiązania, które pomagają jakimś węższym grupom chorych. Chciałem zapytać pana o Opole oczywiście, dlatego że to ośrodek, no właśnie, który się rozwija, ośrodek, z którego niebawem mogą wyjść, jak to się mówi, pierwsi kardiolodzy nowej generacji. To jest duży sukces też naszego miasta. Zdecydowanie tak. Zresztą Polskie Towarzystwo Kardiologiczne powierza organizację konferencji wiosennej czy kongresu tylko ośrodkom, które są w stanie zapewnić nie tylko odpowiednie miejsce do zorganizowania takiej konferencji, ale które no, zajmują się czymś istotnym. Profesor Gierlotka, który jest naszym gospodarzem tutaj, jest również odpowiedzialny za takie badania prospektywne Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest odpowiedzialny za platformę naukową Towarzystwa. Na tej platformie gromadzone są dane dotyczące w sumie rzadkich sytuacji klinicznych, ale są to badania wieloośrodkowe, które łączą ze sobą zainteresowanych pewnym zagadnieniem. Mamy nadzieję, że w tym roku pierwsze publikacje z tych rejestrów pojawią się, z tych badań prospektywnych i one rzeczywiście mówią nam o sytuacji, jaką mamy w kraju. Też pewnie pozwolą nam zwrócić uwagę na pewne grupy pacjentów, które wymagają specjalnej troski. Panie profesorze, widziałem, że z ogromnym zainteresowaniem przyglądał się pan bitwie studentów z Opola i Białego Stoku. Analizował pan to. To też bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo ciekawy panel, który pojawił się w trakcie tej konferencji i wnioski, zwłaszcza, że był remis, co chyba nikt w to nie wierzył. Z tego wynika, że identycznie prawie, że leczymy uczymy kardiologii, ale dodatkowo te zapisy, które przygotował profesor Baranowski, to były zapisy bardzo trudne, rzeczywiście na poziomie eksperckim, wysoce eksperckim. Także te wyniki, które uzyskały te dwie drużyny są bardzo, bardzo dobre. Musimy pamiętać, że zmieniamy również edukację. Jednak zdajemy sobie sprawę, że wielu młodych ludzi zupełnie inaczej podchodzi do edukacji. To muszą być bardzo krótkie, wręcz SMS-owe wiadomości, ale te, które są najważniejsze. Zresztą zmieniamy też trochę strukturę naszych konferencji. Rezygnujemy coraz bardziej z sesji półtora godzinnych, raczej chcemy, żeby to były sesje godzinne. Kolejna rzecz, staramy się zapewnić interaktywność, jednak jeżeli pojawiają się jakieś pytania, mamy systemy do głosowania i uczestnicy odpowiadają na te pytania,
no to zdajemy sobie sprawę, że ich percepcja tego, co się dzieje i przyswajanie tej wiedzy jest zdecydowanie lepsza, bo zapewnia swego rodzaju interaktywność. Także na pewno w tym kierunku edukacja prowadzona przez towarzystwo będzie szła. No to na koniec, panie profesorze, zapytam o jedno. Czy nasze serca mają szansę bić dużo, dużo dłużej niebawem dzięki temu, co dzieje się w kardiologii, ale też i naukach i medycynie innych dziedzin, bo o tym też bardzo często podczas tych sesji państwo mówili. Mamy bardzo dużo jeszcze do zrobienia, jednak Europa Zachodnia zaczyna się od nas oddalać i pewne dane, o których słyszałem w trakcie ostatniego spotkania Spring Summit, które gromadzi prezesów towarzystw narodowych w naszym sercu, czyli w Sophia Antipolis we Francji, gdzie jest siedziba Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wyraźnie widać, że na przykład struktura zgonów w Polsce w dalszym ciągu są to przede wszystkim choroby układu sercowo-naczyniowego i to nawet u chorych w wieku produkcyjnym, czyli poniżej 65 roku życia. Na Zachodzie poradzono sobie w pewnym sensie z tymi chorobami i tam coraz większy udział w ogólnej liczbie zgonów mają choroby onkologiczne. Jeżeli wydłużymy życie, jeżeli potrafimy sobie poradzić z tym, co zabija wcześniej, czyli przede wszystkim choroba miażdżycowa układu sercowo-naczyniowego i konsekwencje takie jak zawał, udar czy zmiany w tętnicach kończyn dolnych, które no, czasami prowadzą do amputacji nawet, no to wtedy te inne choroby, które jednak potrzebują dłuższego czasu, żeby się rozwinąć, zaczną dominować. Jesteśmy na to gotowi, oczywiście sami niczego nie zrobimy, ale wiele ciekawych może nie przełomowych, ale prawie przełomowych rzeczy się wydarzyło. Refundacja Flozyn w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową jest ważnym elementem. Kolejna rzecz to zmiany w programie B101 leczenia hipercholesterolemii u chorych wysokiego ryzyka. Wprowadzenie pewnych technologii niefarmakologicznych, czyli komputerowej tomografii naczyń wieńcowych. Czy telemonitoringu, bo mamy właśnie z tego tygodnia informacje o zarządzeniu, projekcie zarządzania prezesa NFZ-u. Mamy jeszcze kilka technologii, które mamy nadzieję, że w kilku miesiącach również uzyskają refundację. Liczymy na kilka nowych cząsteczek, że też zostaną włączone do refundacji, także tych potencjalnych możliwości mamy sporo. Chodzi o to, żeby te narzędzia były dostępne dla jak największej liczby chorych po to, żeby poprawić im rokowanie. Ja wielokrotnie mówię, że te nowości, one nie są tylko po to, żeby pewne zabiegi wykonywać szybciej, żeby wykonywać bardziej efektywnie, czy zmniejszyć ryzyko powikłań, ale również dlatego, żeby grupom chorym, którym dotąd nie mieliśmy niczego do zaoferowania, móc zaoferować terapię, która ich przywróci do życia, nie często też zawodowego, ale na pewno rodzinnego i społecznego. Czyli z taką nutką optymizmu, panie prezesie, możemy się pożegnać z Opolem? Ja jestem zdecydowanym optymistą. Myślę, że wyjeżdżamy z Opola, z Opolem się nie żegnamy. Będziemy tutaj na pewno wracać przy różnych okazjach i w tak gościnnym mieście bardzo chętnie organizujemy nasze wydarzenia. Dziękuję bardzo serdecznie za spotkanie. Bardzo dziękuję.